No i pytanie do Ukraińców, ja im ciągle to mówię, czy wy nie macie innych bohaterów? Macie mnóstwo, w tym także bohaterów obecnej wojny, choćby generała Załóżnego, bohaterów takich, którzy często byli skrajnymi polonofobami, jak bohater mojego doktoratu Michał Kruszewski, no ale to był wielki historyk i to, był, to była pierwsza głowa państwa ukraińskiego. Postaci, które w ogóle nie symbolizują jakiegoś polsko-ukraińskiego antagonizmu, jak wielki. Pisarz, poeta, dziennikarz Iwan Franko, który część zresztą swoich publikacji napisał po polsku, a który jednocześnie był ukraińskim patriotą, często bardzo mocno polemicznym wobec Polaków. I no pytanie, czy, czy akurat z tych wszystkich bohaterów trzeba wybierać tego najbardziej kontrowersyjnego?